Druga księga Samuela, rozdział 19, część 2. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Mefiboszet korzystał z łaski Dawida, ale kiedy utracił Dawid władzę, nie przyłączył się do niego. Sługa jego, Syba, powiedział, że Mefiboszet stanął po stronie Absaloma. Dawid nie mógł tego sprawdzić. Mefiboszet nie mył się i nie strzygł przez ten czas, kiedy Dawida nie było w Jeruzalemie. Mogło to być spowodowane tym, że martwił się o Dawida, ale mogło też być tak, że Syba mu po prostu nie pomagał, a on sam nie był w stanie zadbać o siebie. Gdy tedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A on odpowiedział: panie mój królu, sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa: osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. Oczernił on twego sługę przed moim panem królem. Lecz mój pan król jest jak anioł Boży. Uczyń tedy, co uznasz za dobre. Mefiboszet tłumaczył się, że to sługa jego nie osiodłał mu osła i dlatego nie przyłączył się do Dawida. I prosił, żeby sam Dawid rozstrzygnął, czy można mu wierzyć, czy nie. Gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś twego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu. Jakież wtedy jeszcze pozostaje mi prawo, oprócz tego, by błagać króla o litość? Powiedział też, czego doświadczył od Dawida, co miało dowodzić jego wdzięczności. A król rzekł do niego: po cóż mówisz jeszcze o swoich sprawach? Rozstrzygam tak. Ty i Syba podzielicie się posiadłością. Dawid nie do końca wierzył w to, co Syba mówił o Mefiboszecie, ani w to, co Mefiboszet mówił o Sybie. Dlatego rozstrzygnął w taki sposób, że majątek Mefiboszeta zostanie podzielony. On dostanie połowę i Syba dostanie połowę. Wtedy Mefiboszet odpowiedział królowi: niechby ich wszystko zabrał, skoro tylko mój pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu. No, Mefiboszet twierdził, że bardzo się cieszy z tego, że Dawid powrócił do Jerozolimy i utrzymał się przy władzy, a czy to było szczere, to tego też nie można było sprawdzić. Barzillaj zaś, Gileadczyk, przyszedł z Rogelim i pociągnął z królem nad Jordan, aby go przeprawić przez Jordan. Ten Barzillaj był bardzo stary, liczył bowiem 80 lat. I on to zaopatrywał w żywność króla podczas jego pobytu w Mahanaim, gdyż był człowiekiem bardzo zamożnym. Barzillaj bardzo się przyczynił do zwycięstwa Dawida, bo żywił jego żołnierzy. Rzekł tedy król do Barzillaja: pójdź teraz ty ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jeruzalemie. Lecz Barzillaj odpowiedział królowi: ileż to jeszcze dni życia mi pozostaje, żebym miał się udać z królem do Jeruzalemu? Mam obecnie 80 lat. Czy mogę jeszcze odróżniać dobre od złego? Czy sługa twój umie jeszcze określać smak tego, co je lub pije? Czy potrafię jeszcze przysłuchiwać się śpiewom śpiewaków czy śpiewaczek? Po cóż jeszcze miałby twój sługa być ciężarem dla mojego pana, króla? Sługa twój pójdzie z królem jeszcze nieco poza Jordan, ale po cóż miałby król taksowicie mnie wynagradzać? Pozwól raczej powrócić twemu słudze, aby mógł umrzeć w swoim ojczystym mieście w pobliżu grobu swojego ojca i swojej matki. Oto sługa twój, Kimham, pójdzie z moim panem, królem. Uczyń mu, co uznasz za dobre. Dawid chciał się odwdzięczyć Barzillajowi, podobnie jak kiedyś wyświadczył usługę Mefiboszetowi. Chciał go utrzymywać na swoim dworze. Barzillaj stwierdził, że tego nie chce, że jest już bardzo stary. Prosił tylko, żeby Dawid przyjął na swój dwór kogoś młodszego, kto kogo polecił. I odpowiedział król:
Niech tedy pójdzie ze mną Kirham, a ja uczynię mu, co uznasz za dobre, i wszystko, czego sobie życzyć będziesz ode mnie, uczynię dla ciebie. A Dawid zgodził się na to i przyjął tego, kogo polecał mu Barzilaj. Przyprawił się tedy cały zbrojny lud przez Jordan, a potem przyprawił się i król. Następnie król pocałował Barzilaja i pożegnał go. I ten powrócił do swojej miejscowości. Następnie król pociągnął do Gilgal. Kimham szedł z nim. Także cały zbrojny lud z Judy pociągnął za królem, jak również połowa zbrojnego ludu z Izraela. Dawid wracał ze swoim wojskiem do Jerozolimy. Najpierw poszedł do Gilgal. Do jego wojska przyłączyło się także wojsko izraelskie, które przedtem walczyło z nim. Wkrótce potem przyszli do króla pozostali mężowie izraelscy i zapytali króla, dlaczego uprowadzili cię ukradkiem nasi bracia, mężowie judcy i przeprawili przez Jordan króla wraz z jego domem, a z nim także cały orszak Dawidowy. Widać też, że Izraelici zabiegali o przychylność króla i wiedzieli, że mogą stracić na tym, jeżeli Judejczycy będą bardziej lubieni przez Dawida. Na to odpowiedzieli wszyscy mężowie judcy Izraelitom. Dlatego, że król jest nam bliższy. A dlaczego to popadliście w gniew z tego powodu? Czy coś uszczknęliśmy z króla, albo czy został przez nas uprowadzony? Mężowie izraelscy jednak odpowiedzieli mężom judzkim tak. 10 udziałów my mamy w królu, a także co do Dawida, my mamy pierwszeństwo. Dlaczego więc zlekceważyliście nas? A czy to nie od nas wyszło pierwsze słowo, aby sprowadzić króla naszego z powrotem, a słowa mężów judzkich były jeszcze ostrzejsze niż słowa mężów izraelskich? No wybuchła kłótnia, kto ma większe prawa do króla, czy Izrael, czy Juda. Padały coraz ostrzejsze słowa. Ten podział między Izraelem a Judą już zaczynał się zarysowywać. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodów. Któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą, gdy ujawnią się Twe wyroki. Alleluja, 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 amen. Laj, 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 laj,